teraz tak, wczoraj była komisja rolnictwa dotycząca dożynek. Powiedziałem, że ten temat będzie tutaj jeszcze omawiał na dzisiejszej sesji, ale niestety mało tych sołtysów, no chyba sobie uciekało. Pytanie moje jest takie, czy są chętni na kwiaty dożynkowe do Starostwa Powiatowego? Który ma już w zeszłym roku był jeszcze, teraz brakuje chętnie. Wójt Bielecki zawiedzie, jak zwykle, to nie mam problemu. To zawsze jeździ, zawiedzie, przywiedzie. Zawsze. A czy Wójt Bielecki wygląda taki pieniądz? Może jak mówi gdzieś, to nie będzie. Szanowni Państwo, to będzie sytuacja taka, że nie będziemy reprezentowani na dożynkach w Starostwie Powiatowym. Będzie to nieładnie, że nie będzie się stanie. Nie mamy kasy. Moment, panie Janusz. No, zapadła tam decyzja, bo jest możliwa. Ale panie sobie powie, to może by pan jednak zrobił ten pieniądz do zakupu. No właśnie, a w tym roku ja. A w tym roku jeszcze nie wiem, ile wpływa do tego. No to ja odpowiedź. No, nie mamy chętnych tego powiatu. Ktoś może wyrazić zgodę. Pani Jarku, może pan jako sobie z nami? Nie ma chętnych. Nie ma chętnych. Ale dla odpowiedź można tak zasłonić na krzyk. Słucham? Ile? Tam 2-3 dni. 2-3 dni, Tadeusz, pamiętam, jak pan Stanisławem ten temat. Ja pani się, żeby to było w ten sposób zrealizowane. Pan... Ja tylko chciałem powiedzieć... Pan radny Hoffman, proszę. W tamtym roku... Proszę ciszę. W tamtym roku rynkiem pierwszym zdobyło trzecie miejsce, jeżeli chodzi o... Nie, było o minę, trzecie miejsce zdobyło, jeżeli chodzi o minę. A chciałem powiedzieć, że u nas już tylko tu było, nie ma ani tego głosu, to tylko dzięki Jaworowi. Tam jeszcze nic nie było i można było pożywać się, żeby tego głosu. Głos mieszkała się kłócić. Czyli to mamy dobre, naprawdę, bo musimy przygotować informację do poniedziałku, że faktycznie będzie przedstawiciel z terenu gminy. Będzie wiedzieć, tak? Wójt Bielecki to nie, to wójt sołtyski jeszcze z Gieńca. Tak? Poprzedniego roku. To tego tematu nie rozwiązaliśmy niestety.